Daniel, co robisz? Robię koferki na lekcje. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o miłości. Kogo powinniśmy kochać? Jezusa i Maryję. Aniu. No oczywiście, to przede wszystkim. Ale trzeba też kochać tych, którzy nas nie kochają. Mama. I o tym porozmawiamy dzisiaj. Zobaczcie, Aureliusz, możesz podzielić się twoją ulubioną zabawką z Gatusiem? Podziel się z Gatusiem, ale poczekaj. No podziel się z Gatusiem. I Gabuś, ale on ci jeszcze nie dał. Poczekaj. Gabuś automatycznie chętnie się z tobą podzieli swoją zabawką, prawda? Gabuś, podzielisz się z Aurelką. O tak, ja Gabuś ci da swoją książeczkę. Ty dałaś Gabusiowi pobawić się z tym Lalą. Tak, tak robicie na podwórku, dzieląc się z kolegami, z koleżankami w piątkownicy. Ja mam dosyć z jednego kolega. No to dobrze, ale tak właśnie się nawiązuje znajomość, tak? Przyjaźń, potem wymieniamy się zabawkami, mówimy sobie miłe słowa i jest nam przyjemnie, prawda? Bo się lubimy, tak, Aureliusz? No właśnie i wtedy się lubimy i kochamy te osoby. A co zrobić z naszymi nieprzyjaciółmi? Kto to jest nieprzyjaciel? Czasem się zdarzy, że jakiś kolega czy koleżanka jest niemiła, nie chce się z nami bawić. Nie podzieli się zabawką, śmieje się z nas, prawda? To można pójść do domu. Można pójść do domu, ale co zrobić, jak w serduszko boli i jest nam smutno? I wiecie, co Pan Jezus mówi? Trzeba poprosić Pana Jezusa, żeby się zmieniła ta koleżanka. No pięknie. I trzeba ją też kochać, tak? To jest modlitwa za nieprzyjaciół. Tak, to jest właśnie modlitwa za nieprzyjaciół. Posłuchamy Słowa Bożego. Tak? Pan Jezus do nas mówi, co mamy robić z takimi ludźmi, którzy nas nie kochają, nie lubią, albo nam przytoczą ciągle i ciągle przez nich tylko byśmy płakali. Pan Jezus mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyli miłujcie tych, którzy was nie lubią, nie kochają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Czyli my musimy robić im dobro, dobrze, mimo że oni nas krzywdzą, boli nas serduszko, my im robimy dobrze, tak? Modlimy się za nich, mówiła Aurelka, ale możemy się też do nich uśmiechać, prawda? Możemy im pożyczać zabawki, prawda? I modlić się za nich właśnie, żeby Pan Jezus zmieniał im serduszko, a nam dawał siły, żeby im wybaczać, tak? To mieliśmy o koferkach. Mieliśmy o koferkach. Pyszne koferki, słuchajcie. Nie. I to jest na tej samej zasadzie. Ale jak podzielisz się swoją koferkę, dasz kawałek do Krusi. O tak, pięknie. A Gabuś da kawałek u Krusi albo Aurelce. Dzielimy się, tak? I wtedy jest atmosfera taka przyjaźni. Jest. No daj mu, dzieli się z tobą. No to daj drugi mały kawałek. Mamusia jeszcze nic nie dostała. Gabuś, też można się podzielić. Gabuś. A powiemy proszę i dziękuję. O, mamusi się dzielisz, a chętnie wezmę gryza. Dziękuję, daj mi gryza. Operator kamery też chętnie dostanie. Dziękuję. Tak, i się dzielimy. I to jest dobre i piękne. Dziękuję. Panie Jezu. Twojemu miłosierdziu chcemy zostawić wszystkie osoby, które może nie do końca nas lubią, trawią, albo wręcz życzą może nie najlepiej. Prosimy Cię, Panie, o Twoją łaskę. Twoja łaska daje życie, Twoja łaska daje przemianę, aby te osoby w swoim życiu odnalazły Ciebie, największą miłość wszechświata. Bądź uwielbiony teraz i na wieki. Amen. A Ojcu
i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ale. Ale. Alleluja. Ale. Ale. Alleluja. Ale. Ale. Alleluja. Ale. No, to z lekcji rzeczywiście dużo żeście... Jeśli się wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję.